Siema. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Oła, kopnął mnie prąd. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem wraz z moimi pluszakami z Minecraft. Takie pluszaki można wygrać na live'ach, jak będę je robił. Ostatnio ich robię dosyć mało, więc mam nadzieję, że niedługo będzie ich troszkę więcej. Już jednego pluszaka rozdałem, w sensie jeszcze go nie wysłałem, więc osoba, Ewelina tak naprawdę, Ewelina Gmur, która wysłała, znaczy która wygrała pluszaka, on do ciebie dojdzie, muszę go wysłać, tylko po prostu od tamtego czasu nie wyszedłem z domu, bo jest, no wiadomo, korona, ferie i tak dalej, więc jest ciężko, ale takie pluszaki, patrzcie, mam do rozdania dla was na live'ach, więc koniecznie wbijajcie na lewy, koniecznie zasubskrybujcie kanał, bo warto, a my tymczasem lecimy z odcinkiem z Minecraft. Siemano, witam już was w Minecrafciku. Jak widzicie, no jest ciemno, jest totalnie ciemno, więc położymy się, bo jest noc akurat. Słuchajcie, jesteśmy na świecie z dinozaurami, jest tutaj super, po prostu ja się bardzo dobrze bawię. Jest tak, mamy zbroję, weźmiemy sobie tutaj, bo to odłożyłem wszystko tutaj, jak przyszedłem z ostatniej wyprawy, gdzie znaleźliśmy wełnę, z której już zrobiłem sobie tutaj łóżko. Znaczy już w sumie w ostatnim odcinku zrobiłem łóżko. Potrzebujemy żarcie, jeszcze potrzebujemy żarcie. W dzisiejszym odcinku pokażę wam miejsce, w którym mam w planie zrobić coś ciekawego. Czekajcie, ma tylko tyle ziemniaków? No dobra, teraz mamy już ich więcej. Czyli tak jak powinno być, jest wszystko gites majonez. Dobra, słuchajcie, bierzemy tak. Nie mam miecza w ogóle, musimy sobie zrobić miecz. Zanim w ogóle zrobię miecz, koniecznie, bardzo ważna sprawa, zostawcie łapkę w górę. Dlaczego? Ponieważ jest to bardzo ważne. Jest to bardzo ważne, jeżeli lubicie moją twórczość, jeżeli lubicie filmiki, które dla was tworzę, no to łapka w górę to jest taki, wiecie, to jest taki must. To jest ważne po prostu. Więc zostawcie łapkę w górę, daję wam 3 sekundy. Tak, myślę, że 3000 łapek w górę to wy na luzie dacie radę zrobić, więc 3, 2, 1, 0. No, kto zostawił łapkę, komu się udało, niech się pochwali w komentarzu. Dobra, ja robię sobie miecz. Niestety muszę zrobić kamienny, bo na innym nie stać. No trudno, zrobimy sobie zwykły miecz. I pokażę wam dzisiaj miejsce, w którym planuję zrobić coś mega, mega fajnego. Tam jest jeszcze mnóstwo drzew, ale to na spokojnie, tam się wszystko wykarczy i tak dalej. To jest tutaj za tą górą. Nie wiem, czy to już chyba pokazywałem, znaczy za górą, za drzewami. Już wam to chyba pokazywałem, tutaj było na którymś odcinku. Co tu się wydarzyło? Ej, to było mnóstwo drzew, ja tutaj w ogóle nie grałem. Widzicie, nawet pozostały takie, tak jakby się spalił las. A nie ma tu lawy nigdzie. Więc nie wiem, nie rozumiem. Krówka się ostała. Aj, krówka, chodź, może przyda mi się mięsko. Dobra. Tu jest skrzynka, tu jest. Co jest grane? Dobra, ej, bierzemy skrzynkę. Ale jest to możliwe, żeby tutaj Neon albo Dave coś zostawili? Jest chyba. Skeleton Skull. Co to jest za mieczor? Dobra, czekajcie, weźmy sobie. Na razie miecz nie, weźmy książkę. Wrócę po ciebie, Herobrine. Of. Mordę jeża. Co teraz? Herobrine mi grozi. O nie. Czyli to są ten. A to jest miecz, który mi dał. Żebym miał chyba czym walczyć, czy nie wiem, nie rozumiem tego, ale weźmy sobie ten miecz. Zobaczcie, zrobię sobie miecz, a tu takie coś na mnie czeka. Nie wiem, co z tym mamy zrobić. Zrobię może tak, zostawię tą książkę. O, mamy akurat krówkę do przetestowania. Zobaczymy, jaki silny jest ten miecz. Mam nadzieję, że ten miecz nie jest przygotowany dla mnie przez Herobrine'a. Dobra, krówka, chodź, widzę, że jesteś bardzo chętna. Na raz ściągnęło krowę. Nie, to nie jest prawda. Kolejny portal. To jest jakiś żart. Dlaczego Herobrine zrobił znowu kolejny portal blisko mnie? Krówka, chodź, bo potrzebuję żarcia. Znowu, i słuchajcie, my ledwo weszliśmy na jakiś świat przez jakiś portal i kolejny portal jest, który ma nas gdzieś przenieść. Nie, ja tam się boję wchodzić póki co. Nie wchodzę tam. Ja miałem takie plany na to miejsce, a teraz znowu będziemy zmieniać świat. Masakra. Co jest? Kliknąłem sobie taką i skrzynka tu jest, kolejna książka. Zabiorę cię do innego świata, przygotuj się. No nie, i to chyba chodzi o tamten portal. Nie! Herobrine, dlaczego? Czekajcie, nawet nie widziałem tutaj skrzynki. Patrzcie, jak ją skampił. Widzieliście? Napiszcie w komentarzu, kto ją widział, bo ja jej nie widziałem. Ja tak sobie tutaj przeskakuję. Chciałem tam pochodnie postawić, ale mi się nie przejechało na tą. I kliknąłem sobie. Co jest grane? Ja nie wiem, co się tu dzieje na tym serwerze. Masakra. Dobra, wyjdźmy stąd może.
bo to jest bez sensu teraz tutaj przesiadywać. No dobra, podsumujmy. Herobrine znowu nas nawiedza. Herobrine znowu coś ma do nas. Znowu chce nas przenieść w inne miejsce. O nie, no daj mi to, bo chcę stąd wyjść. Nie mam jak. Dobra, wychodzimy tędy. Tu, hop, siup, siaba, daba. No, nie wytrzymam, nie umiem budować w Minecraft. Kliknąłem prawie przycisk myszy, o. I teraz tu. Tak. No, jesteśmy na zewnątrz, dobra. Słuchajcie, ja już się przywiązałem do tego miejsca. Dinozaury, to co mi się podobało, fajnie się tutaj grało, a teraz nagle puf, i nie ma nic. To jest dla mnie dramat, szczerze mówiąc. Już się tu osiedliłem nawet fajnie. No nie, no dlaczego my znowu musimy opuścić to miejsce? Jeszcze kazano się przygotować, więc wolę się przygotować. Czyli co oznacza, że jeżeli mówisz, że możemy się przygotować, to znaczy, że możemy coś ze sobą zabrać. Więc myślę, że warto będzie cokolwiek zabrać. Ja bym przetestował ten miecz, jeszcze poszedł na jakieś moby czy coś, póki go mam, bo pewnie mi go zabierze za niedługo albo coś. I wtedy już, no, podejrzewam, że go nie będę mógł mieć. O, rozwalmy to coś tutaj w wodzie. Pum! O nie, nie trafiłem. O, nie na raz. A nie, na raz, dobra. To nieważne, nieważne. Myślałem, że to nie na raz wlazło, a to jednak się udało na raz zniszczyć. No nie, no to jest jakiś potężny miecz. 1,3 attack speed, attack damage 17. No, a normalnie ma ile? No to jest różnica, no zdecydowanie. No dobra, przygotujmy się. Może przygotujmy się na to, żeby podejść do kolejnej wyprawy w jakieś inne miejsce. To jest straszne, że Herobrine rzuca nami po tym świecie. Nawet nie zdążyłem znaleźć chłopaków na tym świecie, a już zmieniamy miejsce do jakiegoś innego. To jest dramat. Pewnie to się stanie na następnym odcinku, czyli jutro, więc koniecznie subskrybujcie kanał, żeby być po prostu na bieżąco. Dobra, co potrzebujemy? Mamy łopatę. Potrzebujemy żarcie, więc na pewno przepalmy sobie żarcie, żebyśmy już mieli wszystko, co potrzebujemy. To jest krowie żarcie, więc pójdę, to niech się przepala, a ja pójdę sobie jeszcze po jakieś coś pozbierać po prostu. O, tu mamy też dużo pola, to uzbieramy, ale mam nadzieję, że znajdziemy jakieś krówki. W ogóle, tak szczerze mówiąc, to jak tutaj gram na tym serwerze, dawno nie widziałem dinozaura. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem tego, ale naprawdę, no przecież tu były dwa dinozaury w tym miejscu. I nie rozumiem, dlaczego nie ma ich teraz. O, są krówki. Dobra, rozwalmy sobie jakieś krówki, żeby mieć po prostu żarcie. Zostawmy te małe, żeby tutaj, wiadomo, populacja nie zniknęła. A dużo tych małych jest. O, jak tu dużo tych krów jest. Dobra. Fajnie, że ten miecz tak zbiera, łatwo jakby niszczy te wszystkie krowy, bo jesteśmy w stanie w bardzo szybkim tempie uzbierać sobie. Dobra, ej, no mamy już troszkę tego ich mięska. O, tu jest jeszcze, dobra, nie zebrałem wszystkiego. Tu są jeszcze... O nie, nie, dobra, zostawiam, bo tutaj... No dobra, to już rozwalę. A, tą też! Ale jestem zły, przepraszam. Dobra. Nie krzyczcie na mnie w komentarzach, przepraszam. Musiałem, po prostu potrzebowałem żarcia. Ale to mi wybaczycie, myślę. Dobra, zbierzmy sobie mlecza, bo mlecz jest bardzo potrzebny w naszej wyprawie. Dobra, i lecimy, przygotujmy się, zbierzmy to, co tam się nam przypaliło. Ja szczerze mówiąc nie wiem, gdzie teraz będzie nas chciał Herobrine przenieść. No mam nadzieję, że miejsce, do którego nas przeniesie, nie będzie z jakiejś strasznej. Dobra, zbierzmy sobie jeszcze tutaj, wiadomo, jak to się nazywa? Zboże się to nazywa, no, żeby mieć po prostu chlebek. Zróbmy sobie i zasadźmy od razu, aczkolwiek coś czuję, że i tak z tego świata szybko znikniemy, więc... No więc nie ma co, zaraz już będzie po ptokach, ale zasadźmy to wszystko, żeby wiecie... O nie, skończyło mi się, no dobra, trudno. Buraki, z tego co wiem, buraki dają tak mało, że nawet nie warto ich zbierać. Tu zostało to. Przestali kopać te wykopaliska, no trudno. Dobra, weźmy... To mamy, ale tam na górze jest jeszcze chyba jedno pole uprawne, tak mi się... O, tu jest, dobrze myślałem. No ale to zbierzmy sobie tylko to, bo tych buraków nie chcę. Bo ich się nawet nie da na... Nie wiem, na zupę jedynie chyba się je da przerobić, tak mi się wydaje. Aczkolwiek nigdy nie robiłem nic z buraków w tej grze. Dobra, tu mamy jeszcze jedno pole. No i tak naprawdę, jak to uzbieramy, będziemy już gotowi na to, żeby się przedostać tak naprawdę w... No żeby pójść w tą wyprawę, co Herobrine nam każe. Ja, no jak widzicie, niespecjalnie chcę walczyć z Herobrine'em, bo on ma moce, których, no zdecydowanie, ja nie posiadam. No i nie mam za bardzo jak z nim walczyć, mimo tego, że mam teraz miecz, jaki mam. To, no, nie wiem, jak go spotkam, podejmę walkę i mam nadzieję, że uda mi się to nagrać. Ale, no nie obiecuję. Dobra, to jest zebrane. Tam chyba na górze już nic nie było. Pójdźmy w takim razie do tej naszej chatki. Kurczę, już się tutaj tak fajnie urządziłem, już mi się tutaj tak podobało i wam pewnie też. A teraz będzie trzeba się przenieść, ale myślę, że przeniesiemy się w o wiele fajniejsze miejsce. Mam nadzieję, przynajmniej szczerą taką. Dobra, tutaj mamy wszystko. Dobra, zróbmy sobie z tego chlebki. Pum. Dobra. I tu zróbmy sobie cały zbiór naszego żarcia, który mamy. Otwórzmy sobie to. Weźmy marchewki jeszcze. Weźmy to. To też możemy swoją drogą przepalić. Więc tu są do przepalenia, tu są już gotowe.
Dobra, no tak naprawdę mamy nawet całkiem sporo żarcia, więc tym będziemy mogli pójść chyba do następnego świata. O ile znowu nam nie będzie kazał zostawić wszystkiego na miejscu Herobrine, bo on jest taki, że każe nam zostawiać wszystko w jednym miejscu i nie pozwala nam tego zabrać. No, co jest niezbyt dobre, no bo jednak jesteśmy bez niczego wtedy. Ej, ta chata, jej ani razu nie zwiedzałem. Ej, tu jest w sumie więcej miejsca, mogliśmy się tutaj osiedlić, no ale teraz to już nie ma sensu tego zmieniać. Siema koledzy, co wy mi oferujecie? Nic ciekawego, a ty? O, to jest sposób z palionowa, który mieliśmy na zarabianie pitosów, ale tam był lepszy deal był niż tutaj. Dobra, zjedzmy sobie coś, bo już mnie głód zżera. Zobaczmy, ile nam się tutaj przepaliło już tego mięska. O, przepaliło się wszystko, więc przepalmy następne. O, dobra, no nie no, moim zdaniem to jesteśmy przygotowani na walkę. Idę zobaczyć tam jeszcze na ten portal. Idę go zbadać, żeby dowiedzieć się na jego temat troszkę więcej, no bo on tam jest taki dobrze ukryty. Nie da się ukryć, że jest bardzo dobrze ukryty ten portal. Ale kurczę, no to miejsce było tak fajne. Tutaj, tu można było takie budowle robić w tym miejscu. O nie, i dinozaury chyba wyginęły na tym świecie. Nie wiem, boję się tam wchodzić. Nie wchodzę teraz, wejdę na następnym odcinku. Bo teraz to już się boję tam wchodzić. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, stawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu koniecznie, co myślicie o tej sytuacji, co robimy. Ja myślę, że no nie mamy wyboru, musimy pójść do świata Herobrine'a, do którego on chce nas przenieść. Ja się chyba poddam po prostu i chcę, że niech przeniesie nas tam to miejsce, żebym mógł w końcu się tam osiedlić i rozpocząć nowe, fajne życie tam. Więc no, tyle z mojej strony, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego odcinka, na razie, pa, pa!